Epizod 6. Sonic i Soniczu w czarnometalowa walka. Blaczu, Nejcirk i Robotnik stoją na straży uwięzionej Rozeczu. O, niech to, narzeka. Te kraty są pokryte gumą. Kiedy Soniczu się pojawi, da wam wszystkim prawdziwy szok. Więc Robotnik, powtórzmy raz jeszcze. Co się stanie, gdy Soniczu przyjdzie, by uratować swoją dziewczynę? Dobrze, Nejcirk, odpowiada Robotnik. Więc najpierw Blaczu rzuci wyzwanie Soniczu. Potem, podczas walki, Blaczu zaprowadzi Soniczu w stronę X. Potem nacisnę guzik, który uruchomi kopułę, by go schwytać. Potem aktywuję wysysanie energii, która zredukuje Soniczu do słabeusza w zaledwie kilka sekund. Potem ty i twój ojciec możecie z nim zrobić cokolwiek chcecie. Naładować go, kontrolować umysł, zrobić z niego pajaca. Dlaczego miałby mnie to obchodzić? Ponieważ ja jestem... Robotnik wyciąga komiczny cylinder i zaczyna tańczyć i śpiewać. Robotnik, robotnik, jestem szalonym gejnuszem. Robotnik, robotnik, tworzę chaos swoimi maszynami. Jestem najmroczniejszym złem i jestem wredny. Mam małpę w moim robocie. Chwila, małpa jest robotem. Zmieniłem małpę w robota procesem, który zwę robotyzacją. Pojawia się Chris i zaczyna śmiać się ze spektaklu. To takie kiepskie. Ubóstwiam Sonika, nienawidzę Eggmana. Przepraszam, ale to musi być najgłupsza rzecz, jaką w życiu narysowałem. Tymczasem Sonic i Soniczu pędzą w kierunku sali Pokémon. Rosie, nadchodzę, mówi Soniczu. Musimy być blisko, mówi Sonic. Widzę przed nami budynek. Soniczu, stój! Co jest, Sonic? Czuję kłopoty. To twarz mojego wroga, doktora Eggmana, mówi Sonic, podnosząc z ziemi medalion z twarzą robotnika. Prowadź, Soniczu. Wesprę cię w razie pułapki. Fajnie. Nejcirk, natychmiast uwolnij Rosie, mówi Soniczu, wpadając do sali. Wiedziałam, że po mnie przyjdziesz, piorunku. Sonic obserwuje z daleka. Znam Eggmana. Będzie miał pułapkę w zanadrzu. Wyciągnę Soniczu w razie potrzeby. Czy to jest Rozeczu? Myśli. Wygląda jak Amy. Rany, gdyby te dwie się spotkały. Ach, Soniczu, mówi Nejcirk. Jak dobrze znów cię widzieć. Pozwól, że przedstawię cię mojemu ojcu, Giovanniemu i naszemu wspólnikowi, doktorowi Robotnikowi. Witaj, ha, 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 ha. Mówią jednocześnie Giovanni i Robotnik. Miło mi powiedzieć, że przetrzymujemy twoją dziewczynę w naszych zabudowaniach, ale ku mojej konsternacji, to nie ja porwałem twoją dziewczynę. Ale pozwól mi przedstawić winowojcę i twojego przeciwnika, twojego złego bliźniaka i klona, czarnego Soniczu. Mojego klona? Pyta Soniczu. Po prostu mów mi, Blaczu, mówi Blaczu. Blaczu niespodziewanie atakuje mach ciosem. A, atak z zaskoczenia, co? Oto moja kontra, mówi Soniczu, wykonując atak spindasz. A, chrząka Blaczu. Nieźle, teraz pora bym ja coś nałożył. Wykonuje atak piorunem, ale Soniczu go unika i oddaje mega kopnięciem w tył głowy. Już zmęczony, Blaczu? Ja się dopiero rozgrzewam, mówi Soniczu, który nieświadomie został doprowadzony na X. Ho, ho, chichocze Robotnik. Szklana kopuła spada na Soniczu. Soniczu, nie, płacze Rozeczu. Oż ty, gdy tylko stąd wyjdę, ja... Grozi Soniczu. Nie marnowałbym swojej energii, Soniczu, przerywa Robotnik. To hartowane szkło. Nie będziesz w stanie go rozbić ani porazić. A teraz nacisnę guzik, który wyciągnie z ciebie siłę i energię. Wchodzi Sonic. Nie, jeśli ja mam w tym coś do powiedzenia, Eggman. Co? Nie! Co? Ty? Spodziewałeś się może królika Bugsa? Mówi Sonic. Uwolnij Soniczu i Rozeczu, a może potraktuje cię łagodnie, Eggman. Dla ciebie to doktor Robotnik, Jeżu Sonic.
Miałem coś innego zaplanowanego na ucieczkę tego Pokemona. Teraz wyślę to przeciw tobie, nieznośny jeżu. Idź, mój metalowy Soniczu. Wyłania się cienista postać. W świetle ukazuje się roboreplikacja Soniczu. Hej, on ani trochę mnie nie przypomina. Rany, Eggman, brakuje ci wyobraźni. W porównaniu do metalowego Sonika. Metalowy Soniczu, atakuj! Metalowy Soniczu uwalnia pocisk grzmotu. Chybiłeś, mówi Sonic unikając. No dalej, to wszystko na co cię stać? Drwi, unikając kolejnego pocisku. Sonic przybiega przed kopułę, w której uwięziony jest Soniczu. Spróbuj mnie dorwać, Metemonie! Dzięki, Sonic, mówi Soniczu, rozumiejąc jego plan. Metalowy Soniczu rzuca się w kierunku Sonika, ale ten robi unik. Cała siła uderzenia koncentruje się na kopule, która więzi Soniczu. Kopuła rozbija się, a Soniczu zostaje uwolniony. Sonic, wykonaj spindasz w moim kierunku! Soniczu trzyma zwiniętego Sonika w swoich dłoniach. Gotowy? Cel? Soniczu używa celowania na metalowym Soniczu. Pal! Szokująca kula armatnia zostaje wystrzelona w kierunku metalowego Soniczu. Czas uratować Rosie, mówi Soniczu. Jednak metalowy Soniczu zwinął się w obronne koło i kiedy zostaje uderzony, wytacza się, przebija przez ścianę i toczy w kierunku gór, które działają jak naturalna rampa wysyłająca go w kosmos w stronę Księżyca. Tymczasem... Nie zbliżaj się, Rosie, nakazuje Soniczu, niszcząc kraty, które ją więżą. Jestem wolna. Dziękuję, Piorunku, mówi Rozeczu. Nejcirk, Giovanni i Robotnik są zszokowani absurdalnymi wydarzeniami. Cóż, Eggman, wygląda na to, że znowu zostałeś polizany. I zaszokowany też. Powinniście nauczyć się, żeby nigdy nie zadzierać z prawdziwą pokemiłością, mówi Soniczu. Rosie, zmykajmy. Momencik, Piorunku, odpowiada. Czarny Soniczu? To za porwanie mnie, mówi policzkując Blaczu i wybijając mu dwa zęby. Moje zęby, narzeka. Tymczasem widzimy, że na Księżycu rozbił się metalowy Soniczu, formując własny krater. Wygląda z niego spragniony zemsty. Epilog. Dwa dni później w centrum handlowym Quickville. W tym stroju Sonic na pewno zwróci na mnie uwagę, mówi Amy. Soniczu będzie chciał się ze mną poprzytulać po obejrzeniu tego DVD, mówi Rosechu. Pewnego dnia Sonic i ja będziemy małżeństwem. Fajnie, że on też lubi romantyczne komedie. Oh, ha? Mówię wpadając na siebie. Wow, ta dziewczyna wygląda jak ja. Ma uroczy strój, obie myślą. Podoba mi się twój strój, mówią jednocześnie. Dziękuję, ponownie mówią jednocześnie. Jestem Amy Rose. Ja jestem Rosechu. Ale możesz mi mówić Rosie. Robisz dla kogoś zakupy, Rosie? Kupiłam romantyczną komedię dla mojego piorunka, Soniczu. On mnie kocha. Ja też. Kupiłam nowy strój, by nosić go dla Sonika. Ciężko jest mu wyrazić swoje uczucia, ale wiem, że ma je wobec mnie. Mój piorunek traktuje mnie dobrze. Zawsze wie, co powiedzieć i całkowicie mnie szanuje. Spędzamy razem wiele czasu. Niemożliwe. Ja nawet nie mogę zmusić Sonika do stania w miejscu. Ale masz szczęście. Ich konwersacja trwa dalej. Przepraszam, wtrąca Chris. Ale ich babskie gadanie potrwa parę godzin. A ja chciałbym oszczędzić czas. I pieniądze na ubezpieczenie samochodu przez zmianę na GetCall. Haha. Koniec.